Znajdujemy się tutaj na boisku Rapid. Jesteśmy po piątej kolejce, którą wygraliście dzisiaj. Waszym przeciwnikiem był? Benny Widywici chyba. Zgadza się. Jest to wasze trzecie zwycięstwo. Macie już 10 punktów, jeden mecz został przełożony. Czyli można powiedzieć, że stajecie się takim powoli faworytem do awansu. Czy to taki jest wasz cel? No oczywiście, pierwsze miejsce to nasz cel, ale będzie ciężko. Drużyny są bardzo mocne. Na początku jeszcze nie spotkaliście się z takim pretendentem do awansu. Mieliście jeszcze na razie do tej pory łatwy terminarz, ale... Golden Team był mocny. No i na drużyna z tych czterech do tej pory. Jeden mecz był przełożony, wiadomo. Czyli macie ambicje po prostu, żeby awansować? No, przynajmniej być w pierwszej trójce. No to się ceni, wszystko bardzo dobrze. Takie pytanie o drużynę FC Katowice. Powiedz nam, dlaczego akurat korzystacie z tej nazwy? Bo to wiadomo, jest to drużyna, która gra po 11. Jest u nas kilku zawodników, którzy grają po 11 w 1 FC Katowice. Pana trenera bardzo dobrze znamy, sponsoruje nam nasze zajebiste koszulki. I to jest nasz dobry przyjaciel. Czyli trener, jakby to powiedzieć, cieszy się z tego, że też realizujecie tutaj założenia trenerskie albo założenia klubowe poza treningami, poza meczami na 6-osobowych boiskach? Tak, szlifujemy tutaj umiejętności gry na małym boisku, żeby grać dobrze na dużym boisku i na odwrót. To dobrze. Takie jeszcze pytanie wasze o, jakby to powiedzieć, cel na tą rundę. Na rundę, wiadomo, chcecie być w grupie mistrzowskiej, cel na drugą rundę, jeżeli byście awansowali do grupy mistrzowskiej, jest to o awans, ale takie pytanie powiedz nam o twojej drużynie. Mówię, że jesteście z FC Katowice, ale czy wszyscy tam z tej drużyny są? Nie, powiedzmy, że połowa jest tam w głębokich rezerwach, kilku gra w pierwszym składzie, no różnie, a reszta to jest wiadomo, z różnych boisk pozbierani, paczka znajomych. No to dziękujemy tutaj za informację, za wywiad i życzymy powodzenia w przyszłych meczach. Dziękuję bardzo.